Widzowie zostawiają łapki w dół. Też widzowie. Tu jest moje miejsce! Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Prison Architect. Dzisiaj stworzę więzienie, w którym wy będziecie musieli przetrwać. Jak to będzie wyglądało? Zaraz się przekonamy, ale jeszcze tylko krótka informacja dla zapominalskich, że na moim drugim kanale o nazwie Żywy Lutel zacząłem wrzucać też niemontowane filmy, a nie tylko zapisy ze streamów i ostatnio pojawiła się tam ankieta dotycząca tego, co chcielibyście obejrzeć. Więc polecam zagłosować i zasubować tam ten kanał. A samą grę Prison Architect wraz z dodatkami możecie kupić chociażby na Gogu. Taki piesek będzie was pilnował. Oto nasza wyspa, na której zbudujemy więzienie. A tutaj na tej małej wyspie możemy stworzyć izolatkę. Tam będą siedzieć największe zwyrole. Wpierw dorzućmy sobie trochę więcej robotników. Na razie bawią się w Minecrafta i wycinają drzewa. W sumie, żeby coś się zmieściło na tej wysepce, to musimy ją troszeczkę powiększyć. Ale oczywiście postaram się, żeby wyglądała jak wyspa, więc naciapamy tak byle jak to wszystko. O, może być. Teraz tylko czekać, aż zbudują nasze więzienie. A te wyspy to możemy połączyć na przykład takimi kładkami. Może nie są zbyt stabilne i bezpieczne, ale to jest więzienie, w którym macie walczyć o życie, więc komu to przeszkadza? Widzę, że moi robotnicy potrafią chodzić po wodzie. Jest i nasza pierwsza izolatka. W sumie mamy coś takiego jak szklaną ścianę, więc może to będzie izolatka stworzona ze szklanej ściany, żeby tam było im wszystkim gorąco. Teraz jeszcze tylko poprawić te pomieszczenia. O, proszę bardzo. Trzy izolatki, jedna kratka dla każdego, tyle wam wystarczy. I jeszcze biuro naczelnika trzeba zrobić. Potrzebuje na pewno ładnych rzeczy, jak na przykład takiego łosia na ścianie im powiesimy. Taka gruba bulwa to będzie wisieć. A pomieszczenie tymczasowe będzie się składało z krat. To będzie jak klatka. Wszyscy was będą oglądać. Teraz tylko najmniejsze cele i w zasadzie gotowe. Przypłynęli pierwsi więźniowie. Zaraz oczywiście nadamy im wasze niki, bo jak najbardziej da się takie rzeczy robić w tej grze. A dzisiaj niki będziemy brać z mojego Discorda. Link będziecie mieli w przypiętym komentarzu. A tu jeszcze macie info o tej ankiecie na drugim kanale. To co? Wejdźmy na ogólny. O, pan Epidemius się wita. Dobrze, dodamy cię do gry. Dodamy wszystkich, co się ostatnio witali. Proszę bardzo, dodajemy w plikach gry pana Epidemiusa. A ty kolego... Ja wiem, kto ty jesteś, wiesz? Zaraz ci powiem kto. O, dokładnie. Go away, mu ktoś napisał. Bardzo dobrze, panie MacBook, dodaję cię do gry za to. Proszę, to nasza pierwsza więźniarska ekipa. Sprawdźcie, czy tu jesteście. Nie, agent wywiadu Lutelandii się popsuł. Jest tylko agentem wywiadu. A ser towarzysz pikinier jest tylko ser pikinierem. Poznikały niektóre niki. Hubert, jaki wystrojony, przyszedł do więzienia. Siedzi za handel narkotykami. Co ja mam za widzów? Skoro są pierwsi więźniowie, to jej stołówka by się przydała. Zrobimy taką większą, żeby na pewno dla wszystkich starczyło miejsce i oczywiście obok będzie kuchnia. Mamy pierwsze bitki. Co się dzieje? Epidemiusz się bije ze strażnikami. A tak, jak go pałują. Dostał ciosa i od razu wrócił do celi. Co tu za zdjęcie mamy? Panie Epidemius, czy to pana zdjęcie? Biedny Slavender jeszcze nie ma rury, nie może korzystać z kibelka. Ej, wpuśćcie ich tam, bo będzie Slavender miał tutaj poważny problem. Śmierdzący problem, powiedzmy. Ranny Epidemius jako pierwszy idzie do izolatki. A było się nie bić ze strażnikami. Patrz, jeszcze ci postaje takiego byczka. Żebyś wiedział, że jesteś byczek. O nie, mamy jakiś bunt. Jak się wszyscy zaczęli bić tutaj ze strażnikami. Co się dzieje? Część ma to gdzieś. O nie, jeszcze więcej osób się rzuciło. A, bo ja tu chciałem zrobić tajne wyjście z kuchni. Chyba się dowiedzieli o tym, są tam uciec. Ej, a skąd oni wiedzą? Kto im powiedział, że tam jest tajne wyjście? Które co prawda jest zablokowane teraz, ale jaka bitka wielka tu się wydarzyła. Czy moi strażnicy sobie poradzą? Może ja potrzebuję bardziej uzbrojonych strażników? Chociaż, dobra, sytuacja chyba opanowana. Kilku tam razem z Ktulem na czele nie chciało się bić w ogóle. Stoją z boku i się przyglądają temu. No cóż, dobra, trzeba jakoś to przejście odblokować, powiedzmy. Zablokuję to wyjście takim urwiskiem, więc nawet jak ktoś tam przejdzie, to będzie musiał tutaj się dostać. I mamy kolejnych więźniów. Teraz przejdźmy sobie na jadłodajnię, gdzie ludzie dzielą się zdjęciami swojego jedzenia, albo jedzenia, które zrobi siostra. Powiedz siostrze, że jadłbym. W każdym razie tak oto pan Janek trafia do gry. Zapiekanka z serem i szynką. Mocarne jedzenie mocarnego kartofla. Wiejskie mięsko. A także niezbyt zachęcające jedzenie nad Morzem Kaspijskim. Wśród nowych więźniów mamy na przykład pana Krzywego, który mam nadzieję specjalnie tak napisał swój nick. Tutaj macie całą listę. Sprawdźcie, czy jesteście. Co się dzieje? Vito się bije. O nie, Vito chce uciec, nie podoba mu się tutaj. Ale myślę, że z taką bandą ludzi z pałami to nie macie szans. A tu robimy wodę, bo chciałbym zrobić kolejną wysepkę, ale brakuje mi miejsca. Epidemius ponownie trafia do izolatki razem z Krzywym i Kartoflem. Pan o ciekawym nicku zaczyna niszczyć swoje łóżko. Dlaczego to robisz, człowiek? O nie, kibel też niszczy. Ej! Czy mam takiego strażnika? Trzeba gościa ogarnąć. I rozwalił kibel. I woda się leje. Jesteś się dumny, kolego? Przyszedł strażnik. Ej,
biją się przez kraty. Dobre, pały i Gotham. O, otwiera, wchodź do środka. Ogarnij. Ej! O nie, jeszcze nam strażnika zabije. Chyba się ogarnął. Jest na tyle ranny, że nie chce się bić. Zrobiłem w naszym więzieniu plantację bananów. Po co mamy kupować jedzenie? Będziecie tylko jeść nasze banany. I siedzieć w klatkach? Kolega jest zwolniony. Co to znaczy zwolniony? Ja nie pozwalam, żeby ktokolwiek wyszedł z mojego więzienia. Nie jesteś zwolniony, kolego. Gepardus teraz chce się bić. Dostał strzała i się uspokoił. O, patrzcie, kolejni więźniowie. To teraz po prostu dodamy tych, którzy ostatnio przybyli na naszego Discorda. O, mamy nawet wyznawcę Wielkiej Lechii. Proszę bardzo, nowa banda. Olaf, Dziuba, Marcello, Ebe, Matkup, Harczuk, wyznawca Wielkiej Lechii, bo nie chce wyjść z tego statku. Ogórkowa, Sogno, co się dzieje? Halo, halo, kto się bije? Czyżby znowu Vito się bił? Tutaj mamy... Kto jest rany? Steve 20 się bije. Dostał strzała i też uznał, że już nie chce się bić. W każdym razie powracamy do naszej wspaniałej brygady. Kyoki. To miał być Kyoki. Niestety nie wyszło, bo on ma takie dziwne o, więc jesteś od dzisiaj Kiki. Zmień sobie nick, proszę. I mamy bardzo kogoś wkurzonego. Stalker. Bardzo wkurzony ten Stalker. Rozbierać się, panowie. A tu zrobimy nową wyspę, żeby było jeszcze więcej izolaty. Tu zaczyna nam brakować miejsca. U nie, mamy martwych więźniów. Co tu się wydarzyło? Masakra. Wszystko porozwalane. Kto to jest? Halo? Nie mogę kliknąć na nie. Kim jest? Harczu. Harczu, dlaczego umarłeś? Co się wydarzyło w twoim życiu? Zabity przez strażników za zabicie policjanta? I Vici też umarł, zabity przez więźnia. To Harczu go zabił pewnie. No panowie się nie lubią. Mamy prawdziwe igrzyska śmierci. Naprawdę, ja jestem ciekaw, kto wytrzyma. Kto zostanie ostatnim więźniem w tym więzieniu? Jak wlecieli z pałami. Nie cackać się z nimi, zabijać ich. Niestety Marcello umarł, bardzo mi przykro. Epidemius próbuje uciekać przez kuchnię, ma jakąś tabletkę w ręce. Ej, rzucił tabletkę, nagle uznali, że wszystko jest okej z nim. No nie wydaje mi się. Coś czuję, że kostnica nam się przyda. Panowie w stołówce są bardzo poruszeni. Coś im się nie podoba. No, ja się nie dziwię, jak tu ciągle kogoś zmordują. No, ja nie chciałem do tego doprowadzić. Co się dzieje znowu? Gdzie? Halo? Kogo biją i gdzie? A tutaj wlecieli z pałami chyba. Ojeju! Kto tam... Gepardusa biją. Zabili go na śmierć. A da się inaczej zabić. Zabity przez strażnika za pomocą pałka podczas próby ucieczki. A Chris tego wszystkiego to aż oszalał, tylko nie wiem czemu on ma współwięźnia w swojej celi. On chyba boi się spać sam. Przypłynął statek po naszych martwych więźniów i strażników. Bardzo mi przykro, panie strażniku Kolumbo, że pan umarł. Bardzo mi przykro, panie Gepardu, że pan umarł. I EB, i Harczu, i Vici, i kto tam jeszcze... halo, kogo tam jeszcze pchamy? Kim jesteś? Marcello. No cóż, panowie, naprawdę. No wam się nie udało niestety wygrać w tym teleturnieju. O, Stalker się rzuca do ucieczki. Łapać! Jak wywalił drzwi! Jaki on jest potężny, ale o nie. Napały nie ma siły. Udało nam się rozbudować nasze więzienie, chociaż... O, tu ściany usunęło. Panie Hubercie i panie Tyrionie, proszę nie uciekać. Za chwilę to naprawimy. Jest w końcu nasza duża izolatka. Zaraz tu ją zapełnimy. Ej, co się dzieje? O nie, przez ściany się bijecie. Jednak szklane ściany to był zły pomysł, bo gościu ma normalnie szkło w ręce i zabił nam strażnika. Co się dzieje? O dobra, zostawili go w spokoju w tej izolatce przynajmniej. Ej, Sogno ucieka! Weźcie go łapcie, no ilu ich się tam rzuciło i co? Ej, no do wody skakujcie za nim. Naprawdę? Panie Sogno, niestety nie wygra pan, bo sobie pan uciekł. Byłby pan zbyt słaby psychicznie niestety, ale ja nie pozwalam na takie rzeczy. Wy macie tu walczyć na śmierć i życie do końca. My chcemy mieć zwycięzcę, nie uciekinierów, więc postawimy wam zaraz wieżę strażniczą i będziemy strzelać do uciekinierów. Tu się Orzechowski bije ze strażnikiem, z tej strony Kupson bije innego więźnia. Co się dzieje? Ej, halo, czy ktoś... Halo? Czy ktoś się tym zajmie, panie strażniku? Nie, mamy to gdzieś. Okej, okay, no to... zabił. Klit został zabity przez Kupsona. No nieźle, bardzo mi przykro, kolego. I Kupson chyba z kolejnym chce się bić, nie wiem co on tam robi. A, tak, bije. No, bije przez kraty, na piąchy. Kim ty jesteś, moje Kupso? Dlaczego ty go wpuszczasz? Co się stało? Strażnik, jaki gościu, masakra. Ten Kupson jest z nimi w zmowie. Niestety, wszyscy tutaj poumierali. Kupson zaczyna zbierać żniwo. Ogólnie zainstalowałem moda, który miał tutaj wprowadzić jakiś pokój do tortur, ale to jest po prostu siłownia, więc... W sensie jak najbardziej to popieram, że siłownia to tortury, ale co mam z tym zrobić? Strzelec będzie strzelał. Ktoś chyba nam ucieka. Halo, halo, halo. Kto chce zostać zastrzelony? Czy to jest... Ser Pikinier ucieka. No na tego się nie spodziewałem. Ser Pikinier... I zabił! Zabił strażnika, coś wziął i ucieka. No... Panie strzelec, pan miał strzelać.
ale serpiki nie, że tak uciec sobie po prostu, nie walczyć do końca. Nie spodziewałem się. Ogólnie mogę jakiś ogień tutaj dodać. Czy ja mogę spalić moich więźniów? Przekonajmy się. 3 na 10 ten ogień by się nie rozprzestrzenia. Mam pomysł na inną pułapkę. Połączymy sobie taką płytkę ze zraszaczami, które jakby trucizny mają w sobie, powiedzmy. Jak ktoś stanie na tej płytce w pokoju odwiedzin, to stołówka będzie cała zatruta i ludzie poumierają. Perek chyba nie lubi ognia. Wracaj do celi, Perek. Musi być ci cieplutko. Uwaga, ktoś stanął na tej płytce tam u góry. Teraz uwaga, co się dzieje. Umiera, tak, bo ja jeszcze tutaj postawiłem ten spryskiwacz. I umarł pan Mori i pan Tomasze i pan Mori umarli przez gości, którzy wchodzili do pokoju odwiedzin. No cóż, tak bywa. Wito chce się bić ze strażnikami. No pokaż, byczku. Na ciosa go wziął. A teraz co? Ej, co tak do ściany stoisz tyłkiem? Wito, na co ty liczyłeś? O nie. Coś czuję. Uciekaj, Wito. Coś czuję, że nie będą chcieli go zabić już. Wiecie co? Pomogę ci, Wito. To są igrzyska śmierci. Ja mam wpływ na to, co się dzieje. Usuwam tych strażników. Uciekaj dalej, Wito. Dasz radę, wierzę w ciebie. Jan Orzechowski jest martwy. Jak to się stało? On uciekł z izolatki. Sam rozwalił drzwi. Ale niestety umarł. O nie, woźny stanie na płytce. Kto teraz umrze? W stołówce ktoś umiera. O nie, bardzo mi przykro. Uciekaj, uciekaj. No i niestety. I jest martwy pan Wenzan. Tak, dobrze, Wenzan. Przepraszam bardzo. Tu kolega jeszcze jest trochę ranny. No, te płytki są śmiercionośne. A oto mamy kolejnego gościa, który wchodzi na płytkę. Kto teraz nam umrze? O nie, panie Amur. Pan jesteś za blisko chyba tego spryskiwacza. I niestety umarł. Jitul tam siedzi gdzieś z daleka od tych spryskiwaczy, nie wie co się dzieje. Szalony Tyrion rzucił się chyba z nożyczkami na strażników, tylko wybraj sobie złe miejsce, bo lekarze będą leczyć tych strażników cały czas. Jak będą ich teraz tutaj healować? Co się dzieje? Co ty mu robisz? Pewnie uciekaj z nim. Tyrion, uciekaj stąd. To nie jest dobre miejsce. Widzisz, oni ich leczą. Zaraz cię pobiją znowu. I niestety ogłuszyli Tyriona. Zostało nam 8 więźniów. Robi się ciekawie. Zobaczymy, kto wygra te igrzyska. O! I Maier tam się rzuca z młotkiem. Nawet go uleczyli. I zostawili w spokoju właściwie. Ej, Chris i Krzywy chcą uciec. Nie, 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 panowie. Proszę się wrócić. Wy tutaj walczycie o wielką nagrodę. Jak uciekniecie, to nie będziecie zwycięzcami. No naprawdę, ten pies nic nie zrobił. A uzbrojony strażnik... nie mogę zrobić uzbrojonego strażnika. No to zwykłego strażnika z pałą postawimy. No halo, gościu, ale... Co ty zrobiłeś, panie strażnik? Chociaż Krzywego złap, bo już Chris zachrania nasz rady, co? Łap Krzywego. Niech nie ucieka. No, Chris, wracaj, błagam cię. Ej, co się dzieje? Tutaj pieski atakują. A bo reszta się też rzuciła do ucieczki. Nie, ale tutaj już pies zatrzymał. Bardzo dobrze. O, nieprzytomni. Super sprawa. Dobry piesek z ciebie, wiesz? Ucieczki mamy. O nie, Chris uciekł, ale Krzywy się wraca. Krzywy zrozumiał, że jednak chce powalczyć o zwycięstwo. Zostało ich 3. Prestiż i Maier i Epidemius. Niestety Krzywy jest martwy. Zajął 4. miejsce. Przykro mi. Epidemius ucieka. Nie, nie, nie. Gdzie są jacyś strażnicy? Epidemius, dlaczego? Dlaczego nie chciałeś walczyć o zwycięstwo? I uciekł. W takim razie zostało ich 2. I Maier oraz Prestiż. I obaj siedzą w izolatkach. Zobaczymy, co wymyślą. Dobra, zamknąłem ich w stołówce, bo nic nie robią. Oni bezpiecznie podchodzą do tego. Im zależy na zwycięstwie i to szanuję. Ale ja im robię kolejną pułapkę. Uwaga, wchodzi woźny. Przeszedł przez pułapkę. Zraszacze się uruchomiły. I kto się zatruł? I Majer się zatruł, ale jeszcze żyje. Prestiż stoi daleko od tych spryskiwaczy. Uwaga, strażnik przechodzi. I niestety, i Majer za blisko stał tych spryskiwaczy. I zginął. Bardzo mi przykro. Zostawiłeś córkę i syna. A pan Prestiż okazał się zwycięzcą, został ostatnim więźniem w naszym więzieniu. Gratulujemy. Ogólnie byłeś skazany za zabójstwo i gwałt, to ja nie wiem, czy chcę ci gratulować. W każdym razie to jest ten pan na Discordzie, więc pogratulujcie mu. Dobrze, moi drodzy, tak prezentuje się więzienie, w którym wy musieliście walczyć o przetrwanie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Trzymajcie się!